zadowolona z wczorajszej projekcji. Jestem bardzo. Cła? Dlaczego? No dlatego, że po pierwsze było tak jak nie, ja nigdy nie oglądam projekcji z ludźmi, bo zawsze się strasznie denerwuję. To tutaj postanowiłam przyjść na tę końcówkę całą, gdzie część wsi, głównie dzieci wiejskich, znaczy nie wiejskich, bo to jest miasteczko, rzadkie imię, grała. I to jest tak, że tak naprawdę film zaczyna żyć kompletnie innym życiem z widzami. I oczywiście w zależności od tych widzów ogląda się go albo lepiej, albo gorzej. I wczoraj mimo to, że płakało dziecko, że było gorąco na sali, to po prostu był taki jakiś magiczny klimat. Co teraz? Tak? Dobra. Przyjdą aktorzy? Nasi? Myślę, że pani Maria, główna. Tak, to będzie tak. Pierwszy to jest ten brązowy, to jest bractwowy, później jest piruta jeden, piruta druga, Gisanik. Mhm. I pani Cichończyk, pan Kozłańczyk. Dobrze. To się dopytamy, Każe, tam zapukamy za kogoś. Puk, Dzień dobry. Dzień dobry, przychodzi pani na projekcję. No przychodzę zobaczyć, jak chociaż wygląda. No ślicznie pani wygląda, wszyscy dzień dobry panu. Dzień dobry. Szatkowanie, tak? Patrzę, jak wyglądam, no. Jeszcze nie wiedziałam. Ślicznie, wszyscy chwalą panią. Tak? No, wszyscy mówią, że ślicznie podpatrzona scena. O, to pani tylko tak chwali. Nie, naprawdę. Dobrze. Wystarczy, niech pani nie kroi tyle, no. Ja tu swoje mleko. No, zobaczymy, czy wam się film będzie podobał, czy nie. No, to czemu nie będzie? Będzie. Gdzie jak? Na pewno. I wtedy mówił, że... Dezygnacja akurat wielka potrzeba. A czego ty chcesz? Ćwiartki. A, ćwiartki. Muszę pani Marii strzelić zdjęcie. Czemu to idzie? Ja tak brzydko. Pani, ślicznie pani wygląda. Zrobimy czarno-białe. Gdzie tam ja? Nie było źle, było dobrze. Nam wydawało się, że to takie łatwe, tak? Łatwe. A teraz mówią, o cały dzień było to, a mało pokazują. No. Ale tu spora scena jest, bo jest i z tymi pieskami, z tymi małymi i jest z chlebem, no. Także to jest spora. Tam dużo nie wycięliśmy. Była pani taka dobra, że się nie dało wyciąć. Już. Naprawdę. No, dziękujemy bardzo za gościnę. Ja mówię, ja nic nie... Myślałam, że tylko mówię, że tylko... Że sam film. Że sam film nie będzie tych... O, teraz jak widzę swojego baciuszku, to powiem. Że dla mnie nic nie powiedział, że przyjadę. No widzi pani, no bo się pytam go, pierwszego się pytam, czy pani Maria będzie. Mówi, no nie wiem, chyba będzie, ale nie. Oni mnie mówili, że, mówili, tak? Że film będzie, ale nic nie mówił, że tego, że taki zestaw. No. Do zobaczenia, pani Mario, dziękujemy bardzo. Dziękuję za pyszny pani. Serniczek. Co śliczna. No miau.
Dzień dobry jeszcze raz. Można zdjęcie zrobić? Można. Zrobię. Niech pan siedzi. Pan jest taki śliczny. Taki brudny. A pani przyjdzie? No bardzo zapraszam. Dobrze, to o 6 czekamy. Tu w świetlicy. Do zobaczenia. Właśnie, cześć, dzień dobry. Dzień dobry. To dzisiaj patrzę, projekcja będzie co? No, dzisiaj będzie projekcja. No. Wszyscy przyjdziecie? No, postaramy się. Dobrze. A po wąż krowy dojdzie? Krowy jasne. Ja mogę, ja umiem. Umiesz? No. No to nie ma sprawy. To ja wszystkim przygonię. No. Ty jedno, ja drogą, tylko mam. No dobra. Przyjdziemy. Pani przyjdzie na film? Dlaczego? Zobacz. Nie poznali? To żeby myśmy tu robili film. Film robiliśmy. No to ja byłam kiedyś. No to niech pani. Lasko, dzisiaj już na dwie wstydzę się. Gdzie tam? To przyjdziemy podjedziemy samochodem po panią. Podwieziemy panią. No może tak. No. No, pomaleńku, bo ale jak w razie czego to Grażynka ma samochód, może podjechać. Mogłaby tam posiedzieć. No, bo siedzieć to zajmiemy pani miejsce w pierwszym rzędzie. Tak, tak. Dobrze? Dobrze. Jak masz na imię? Artur. Artur, a byłeś wtedy, jak robiliśmy zdjęcia? Tutaj na placu? Pamiętasz czy nie? Nie za bardzo. Ale pamiętam, jak tu jej film kręciłam. No właśnie, no to o to pytam. To byłeś wtedy? No widzisz, no to może gdzieś tam przebiegasz, przechodzisz. Nie? Ja to znalazłam na internecie, więc nie mam. Ach, a i ten pan męczył się i łaził z workiem, a go nie pokazali. Naprawdę? To afera. Dzień dobry, bardzo miło, że pani przyszła. Tak. Ręka. Zarobotki i poszło. Tak, o jest. A że ty jesteś w ukrytej kamerze. Tak. Już, kiedy to jej durnoje. Co to za śliczne dzieci? Co to za śliczne dzieci? Tu siedzą. Dobry wieczór, kochani. Ja chciałam na początku strasznie wam wszystkim podziękować za pomoc i za serce. Te 3 lata temu, jak robiliśmy tutaj zdjęcia. I dzisiaj chciałam Baciuszce serdecznie podziękować za gościnę. Chciałam powiedzieć, że jeździmy od roku z filmem po całym świecie. To już mówiłam pani Marii, że jesteście państwo znani i Cerkiew w Wiacznie jest znana na całym świecie. Wszyscy pytają, gdzie to jest, gdzie jest to piękne miejsce. I naprawdę się kłaniam strasznie nisko wszystkim państwu, którzy nam pomagali i pani Marii i panu Władkowi również i wszystkim i zapraszam na film.